Cześć kochani, witajcie w filmiku z trzema ćwiczeniami na klatkę piersiową. Tak jak obiecywałam, ten filmik dla Was nagram, jednak bardzo Was proszę, miejcie uwagę na to, że ja ćwiczę w domu samodzielnie. Moje ćwiczenia mogą zawierać jakieś błędy. Nie mam żadnego instruktora, którego mogłabym podpytać, czy robię to prawidłowo. Jednak ćwiczę już od 2010 i wtedy zaczęłam swoje ćwiczenia na partię mięśni brzucha. Muszę powiedzieć, że z efektów jestem bardzo zadowolona. I kilka lat temu też ćwiczyłam właśnie na klatkę piersiową, na biust. Jednak jak już był ten efekt taki wymarzony, jak jeżeli chodzi właśnie o moje piersi, to słuchajcie, no, tak jak większość kobiet po prostu porzuciłam ćwiczenie i myślałam, że tak zostanie, jednak no niestety. Dlaczego postanowiłam ćwiczyć na właśnie na tą partię swojego ciała? Dlatego, że jak wiecie, ja 7 lat temu urodziłam dziecko i powiem tak, że no niestety oczywiście przyrost mojego biustu był znaczny, tak jak w większości kobiet w ciąży. I muszę powiedzieć, że mój biust już po tym okresie nie wrócił do dawnej świetności, jeżeli można tak powiedzieć. Niestety zrobiły się przysłowiowe skarpety. Nie będę tu ukrywać, nie wyglądało to za fajnie. Trudno mi się było z tym pogodzić. Oczywiście zaczęłam od tego, że stosowałam różne preparaty kosmetyczne, jednak no, takich efektów, jak jest napisane na tych opakowaniach, nigdy nie osiągnęłam. Zresztą to są najczęściej teksty marketingowe, więc trudno się dziwić. Jednak ćwiczenia to jest to, z czego po prostu jestem mega zadowolona i muszę powiedzieć, że efekt jest typowy wow. Tak jak Wam mówiłam w ulubieńcach mojego całego roku, ćwiczenia to jest to, co jednak możemy najszybciej, najłatwiej i najprzyjemniej poczuć, jeżeli chodzi o pielęgnację naszego ciała i do tego będę Was naprawdę bardzo mocno namawiać. Ja swoje ćwiczenia wykonuję na podłodze, nie mam specjalistycznej ławeczki, takiej jak często widzę w filmikach właśnie. Powiem tak, pewnie bym ją kupiła, ale ponieważ te efekty, tak jak sobie zakładałam, właściwie one już się pojawiły, więc nie będę wydawała na to pieniędzy. Może kiedyś w przyszłości też, jak będę miała więcej przestrzeni życiowej. Ćwiczenia wykonuję najczęściej wieczorami, kiedy moje dziecko śpi i wtedy najczęściej też jest tak, że jestem bardzo mocno skupiona i wyciszona, ponieważ ja uważam, że właśnie ćwiczenia na tą partię ciała wymagają od nas takiego naprawdę skupienia i tu nie chodzi naprawdę o ilość. Nie zakładajcie, że im więcej zrobicie, tym ten efekt pojawi się wcześniej. Zdecydowanie nastawiajmy się na to, żeby wykonać te ćwiczenia prawidłowo, powoli. I muszę powiedzieć, że ja wykonuję je w partiach po 15, naprzemiennie, są to tylko 3 ćwiczenia i tak jak mierzyłam sobie kiedyś czas, te ćwiczenia naprawdę zajmują mi 15 minut. Dalej, jak często? Proponuję wykonywać ćwiczenia 3 razy w tygodniu, ja ćwiczę 7 dni w tygodniu i jest to, ćwiczę od 10 do 15 minut. Jednak uważam, że bardzo często się forsowałam, że te ćwiczenia wykonywałam za intensywnie i może to też wynikało z tego, że moja praca jest dosyć stresująca, ja potrzebuję takiego wyładowania tych negatywnych emocji i właśnie ćwiczenia wspaniale mi to jakby regenerują mój organizm. No w ogóle jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona i tym samym staram się też zarazić moje dziecko, żeby nie było tak, że kiedyś się będzie musiała ćwiczyć, żeby po prostu zawsze wiedziała, że ćwiczenia to jest bardzo tak naprawdę przyjemna rzecz. Radzę nie zaczynać też ćwiczeń z obowiązku, bo to jest w ogóle bez sensu. Ja muszę powiedzieć, że najważniejsze jest po prostu poczuć ten power, że mamy na to ochotę. Moja przygoda z ćwiczeniami też właśnie to było postanowienie takie noworoczne. Założyłam, że chcę sobie samej poświęcać 15 minut dziennie, nie na czytanie, nie na makijaż, nie na jakieś inne rzeczy, bo to są rzeczy, które właściwie muszę robić z obowiązku, ponieważ idę do pracy, ale 15 minut dla mnie, te 15 minut to będzie właśnie, to będą moje ćwiczenia, to będzie jakby wkład to, co chcę robić dla siebie i słuchajcie, nigdy tego nie żałowałam, jest 2013 i muszę powiedzieć, że jest to chyba jedna z lepszych rzeczy, jakie zrobiłam dla siebie
w mocny sposób naprawdę się dowartościowałam i nie będę tego ukrywać. Ja po prostu lubię patrzeć na swoją figurę. I to nie jest tak, że jestem. No nie wiem, jak to nazwać. Słuchajcie, po prostu jest to przyjemne i jest to niesamowita nagroda za to właśnie, że ćwiczę i poświęcam sobie czas, że te efekty są i myślę, że wy też na pewno bardzo szybko je zauważycie. Dobrze, koniec motywacji. Co jeszcze chcę powiedzieć? Przy początkowej fazie ćwiczeń miałam taki duży dyskomfort. Bardzo mocno już odczuwałam mięśnie, które się tutaj budowały. I tu z boku. I to jest odczuwalne, ale z drugiej strony wiemy, że po prostu coś w naszym organizmie się zmienia, więc radzę wam się po prostu nie przestraszyć, że możecie właśnie odczuwać taki minimalny dyskomfort. Jeżeli chodzi o hantle, no to tak jak wiecie, ja ćwiczę, to jest prawie kilogram, to są stare hantle Nike'a, one są powlekane, bardzo dobrze, bo wtedy dłoń się nie ślizga. Mam takie hantle jeszcze 2-kilogramowe, bo wcześniej ćwiczyłam dosyć mocno, ale te 2-kilogramowe to jest w ogóle bez sensu. Uważam, że na tych też można coś osiągnąć, ja jestem tego doskonałym przykładem. Więc kochane, żeby was już naprawdę nie zanudzać, zaczynamy ćwiczenia. Leżymy na płask. Mamy w dłoniach nasze hantelki i ćwiczymy motylka. Motylek jest najprostszym ćwiczeniem na klatkę piersiową. Ćwiczenie to polega na takim dojeżdżaniu naszymi dłońmi do hantli i robimy to tylko i wyłącznie po uchu. Absolutnie dłonie, nasze ramiona nie mogą być wyprostowane. Całe ćwiczenie właśnie musi polegać na takim dojeżdżaniu łuków naszych ramion. Jeżeli chodzi o ten moment ćwiczenia, to nasze hantle powinny być na wysokości naszego wzroku. Absolutnie nie śpieszymy się wykonując to ćwiczenie, robimy je powoli, 15 razy. I na co, dziewczyny, najważniejsze, na co zwracamy uwagę? To na to, że nie napinamy tych mięśni, nie napinamy mięśni tu barkowych. Zdecydowanie w tym momencie napinamy naszą klatę. I ćwiczenia polegają na tym, że jeżeli zaczynamy od dołu, nabieramy powietrza, wypychamy nasze piersi, po czym wypuszczamy powietrze. Nabieramy, wypuszczamy. Nabieramy, wypuszczamy. Nabieramy, wypuszczamy. I wtedy będziecie odczuwać. Podnosimy klatę, opuszczamy. Podnosimy klatę, opuszczamy. Będziecie czuły, że wykonując to ćwiczenie, najbardziej napięte mięśnie waszego ciała to są właśnie te, jakby cały biust jest spięty. I takich ćwiczeń po łuku, delikatnie, naprawdę, absolutnie nie śpieszymy się nigdzie. Wykonujemy ich w pierwszej serii 15, po czym zamieniamy je na następne ćwiczenie i za chwilkę wam je pokażę. Pamiętajcie o oddychaniu. Wydech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I broń Boże, niewyprostowana ta część naszych rąk, bo to jest, wtedy możemy sobie naciągnąć, coś zrobić, więc po prostu pamiętajcie o tym, żeby jednak tego nie robić. Następne bardzo proste ćwiczenie to jest rozchylamy nasze ramiona i hantle trzymamy wzdłuż, czyli właśnie dokładnie tak, mam nadzieję, że to widać, i dojeżdżamy do góry. Trzymamy równolegle, dojeżdżamy do góry i też na wysokości naszego wzroku i wtedy, słuchajcie, o mięśnie, które nam pracują, to są te mięśnie tu boczne. Pokazuję je w tym momencie handlami, dokładnie to. I też 15 razy. Bardzo powoli, naprawdę. I też staramy się napinać mięśnie piersi, a nie inne mięśnie. Może to jest trudne na początku, ale później bardzo łatwo jest to opanować. I to jest też ćwiczenie, które wykonuję 15 razy i wykonuję je naprawdę, tak jak widzicie, bardzo powoli. Starając się kończyć to ćwiczenie właśnie tym, że widzę swoje hantle w tej pozycji. Także one są bardzo
Dłonie są dosyć proste i widzę je tak jakby patrząc, nie są na linii mojego wzroku, nie gdzieś niżej, tylko właśnie dokładnie tu nad moją głową. Mam nadzieję, że może trochę się plączę, dziewczyny, ale staram się Wam pokazać to najlepiej, jak potrafię. Więc tak wyglądają moje ćwiczenia na klatkę piersiową właśnie w pozycji leżącej. Jest jeszcze jedno ćwiczenie, może nie tyle co na klatkę, a bardziej na triceps i za chwilkę Wam go pokażę. Moje ćwiczenie w pozycji stojącej to jest ćwiczenie na triceps, czyli na tą część naszego ciała. Jak wiecie, w pewnym wieku ta skóra w tej okolicy zaczyna nam po prostu najzwyczajniej w świecie wisieć, żeby w jakiś sposób ją uelastycznić i żeby dobudować jej troszeczkę mięśni, wykonujemy bardzo proste ćwiczenie. Ja to ćwiczenie wykonuję tylko i wyłącznie przy lusterku, także Wam też polecam. W tym momencie pokażę Wam go bez lusterka, bo po prostu nie potrafię tak ustawić aparatu, żebyście się nie rozpraszały. Więc za głową jestem naprawdę bardzo mocno wyprostowana. Wykonuję takie ćwiczenia hantlem wzdłuż mojego ciała i czuję, że najbardziej napiętą częścią mojego ciała jest wtedy ta okolica. I wykonuję takie ćwiczenia po 5, po czym zmieniam dłoń na następną. I znowu wykonuję je. Też bardzo powoli, bardzo spokojnie. Najczęściej właśnie to już jest takie ostatnie moje ćwiczenie, bardzo relaksujące. Czasami jak jestem znużona, to po prostu zostawiam hantlę i staram się napinać właśnie też moją klatkę. Odpoczywam sobie wtedy. To już jest takie ćwiczenie na zakończenie. Takie bardzo, bardzo spokojne i bardzo, bardzo przyjemne. Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Was zainspirował. Ja poszukam w necie linków jakichś bardzo profesjonalnych, jeżeli chodzi o wykonywanie ćwiczeń. I mam nadzieję, że sobie też te filmiki obejrzycie na spokojnie właśnie. Pamiętajcie, że chyba najlepiej właśnie, ja tak uważam, jest się po prostu wybrać do jakiegoś klubu na jakieś ćwiczenia, właśnie może zarezerwować sobie jakiś czas z instruktorem, który wskaże nam drogę, pokaże nam, jak te ćwiczenia możemy wykonywać, żeby właśnie nic nam się nie stało. Bo ja też właśnie tak zaczynałam, też byłam na takim spotkaniu właśnie z osobą, która ćwiczy i właśnie wytłumaczyłam jej, na czym polega mój problem, że niestety nie mogę przychodzić na żadną siłownię, do żadnego klubu fitness, ponieważ nie mam z kim zostawić dziecka i nie mam za bardzo na to czasu, a chcę pracować w domu, chcę coś robić ze sobą. I zależy mi na tym, żeby ona mi właśnie pokazała, żeby mi też doradziła, żeby mi powiedziała, co robię źle. No i chyba tak jest najprościej. Ja coś, wiecie, mam takie wrażenie, że chyba jeszcze raz się właśnie wybiorę, żeby sprawdzić, jak wykonuję te ćwiczenia. No tylko, że niestety muszę poczekać do okresu ferii. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał i że. No i że w jakiś tam sposób Was zachęcę do tego. Przepraszam, jeżeli naprawdę nie wykonałam tych ćwiczeń, nie wiem, tak jak myślałyście, bo może troszeczkę czegoś innego się spodziewałyście. To jest to, co potrafię, więc z tym się podzieliłam. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, bo ja jestem trochę gadułą, więc do następnego filmiku. Na razie, trzymajcie się i ćwiczcie. I może biegajcie po prostu. Na razie, kochane. Pa! Największa duma mojego ciała, mój brzuch.